Siemanko, z tej strony Esteban, a to jest kolejny filmik na tym kanale i oczywiście kolejny giveaway dla Was. W dzisiejszym odcinku do wygrania macie takiego skina, a jeśli chcecie wygrać, standardowo zostawiacie łapeczkę w górę pod tym filmem, subika z dzwoneczkiem, komentarz oraz wbijacie pierwszy link w opisie, ponieważ cały czas, widzowie, trwa konkursik na Digelka za 250 zł, a jeśli chcecie wygrać, wystarczy płacić złotóweczkę z moim kodem, oczywiście im więcej płacisz, Ty masz większą szansę na zgarnięcie, a możesz płacić każdą metodą płatności, więc bardzo, ale to bardzo serdecznie wszystkich zapraszam. No a my dzisiaj mamy 1400 zł i w poprzednim odcinku otwieraliśmy tą skrzynkę Hidden Knife. Nie miałem wtedy też takiego dużego budżetu i dzisiaj po raz kolejny będziemy ją sobie farmić i mam nadzieję, że uda się trafić coś lepszego. Będę sobie otwierał po 358 zł jedno otwarcie. W poprzednim odcinku najlepszy drop to była ta awupka Hyper Beast i ten kałaszek. Zobaczymy, jak będzie dzisiaj. Zaczynamy średnio, bo tylko stóweczka. Lecimy dalej. Jeszcze 4 dni trwa event, więc pamiętajcie, że jeśli nie chcecie zbierać tam do topki, to lepiej wydać sobie na tym etapie. Tutaj mamy 165 zł, czyli proficik, więc ładnie. Otwieramy sobie dalej. Oczywiście, widzowie, zostawcie łapeczkę w górę. No i zapraszam Was dzisiaj też prawdopodobnie na live'ik. Ale jeszcze będę Wam dawał znać na Discorda, na Discordzie, do którego linka macie w opisie i tam na Discordzie też pojawiają się wyniki konkursów z filmów, jeśli nie losujemy akurat na live'iku, więc wbijajcie. Tutaj fajny drop, bo 240 ziko, czyli naprawdę fajny proficik. Otwieramy, zerujemy konto na tej skrzyneczce, no i zobaczymy, ile będziemy mieli na koniec WQ. Jest redline, ale ten redline stówkę kosztuje. Dobra, tu powinien być, a nie, bo te kameleony tanie. Ale patrzcie, nic jeszcze nie poleciało z tej najwyższej półki. Jakie my tu mamy szanse procentowe, na przykład na awupkę Redline sobie zobaczmy. 0,50, no to jest fajny procent, którego powinno się, kurde, udać trafić może. Nawet na tego flipa jest fajny procent, więc spróbujmy, no spróbujmy. Przy otwarciu dużej ilości skrzynek na pewno jakiś z tych itemków by tutaj wyleciał, no ale lecą trzy najgorsze, jakie mogły być. 35 zł za 158, no to nie jest dobry drop. To nie jest dobry drop, no ale mam nadzieję, że da coś lepszego. No jest lepiej, ale ten buskill sam tej skrzyneczki nie uratuje, bo to jest stówka. No i zaczyna się robić nieciekawie. Były tam skrzynki, które oddawały, ale to nie jest taki profit, który by mnie zadowolił. No jakby tutaj było obok, z tym redline'em, z tym glockiem i z kałachem, to by było lepiej. Ale niestety. Niestety, no powiem tak. Skrzyneczka warta 50 zł. Czasami potrafi oddać. Tak jak teraz, bo to będzie raczej profit, 104 zł, no to będzie na zero. Potrafi oddać, ale jakoś ta skrzynka mnie mega nie zachwyca, więc sprzedajmy sobie wszystkie itemki, które mamy, jesteśmy 300 w plecy i po prostu otwórzmy sobie jakieś inne skrzyneczki. Przypominam również, że brakuje tylko 9 osób do konkursu na Gucika Case Harden, wystarczy 5 dyszek wpłacić, no i tak jak mówię, jak płacicie 5 z nich, to jeszcze możecie brać udział. Naprawdę fajny procent będziecie mieli na Digla za 250 zł, więc zapraszam. No a my mamy 1123 zł. To otwórzmy sobie, widzowie, skrzyneczkę tęcza. 10 takich skrzynek sobie otworzymy. No i może akurat coś poleci. Pierwsze takie otwarcie kosztuje mnie 500 zł, bo otwieram 5 i dostajemy. Dostajemy dobry drop, tak mi się wydaje, bo dostajemy 666 zł. Bardzo ładnie. Chociaż ta liczba 666, no to. No to nieciekawa, oj przepraszam widzowie za Facebooka, ale otwieramy po raz kolejny i znowu jest całkiem ok. Wiem, że te P250 jest drogie, 518, czyli dwa otwarcia, dwa proficiki, naprawdę ładnie i na jeszcze jedną mnie stać, więc sobie otwórzmy tą skrzyneczkę, no i zobaczmy. I jest jeszcze Uspik Kaiman, naprawdę fajnie skrzyneczka tęcza oddała. Bo jesteśmy na pewno teraz na proficie, bo w tym momencie mamy 1300, znaczy na proficie z tych teraźniejszych itemków, bo w poprzednich jesteśmy dalej trochę w plecy, ale to ile jesteśmy w plecy? Jesteśmy w plecy 50 zł, ale tutaj będziemy już w plecy ponad 200, bo nie siada upgrader na 170, więc musi teraz siąść taki upgrade, musi siąść nasza dodagerki, dobra, i to siądzie, bo to już widać, jak się kręci, siedzi, trochę odbiliśmy, ale i tak mamy jakoś 1300 zł w ekwipunku, tak mi się wydaje. Dokładnie, 1300 ziko plus dwie dychy. Dobra, weźmy sobie do eventu i zróbmy sobie tutaj ten tryb z kartami. Otwórzmy sobie te karty za całość, którą mamy we Q. Cyk, cyk
I już mnie nie stać. Dobra, no i te itemki sobie wrzucimy na upgrader. Razy 10. Zawsze coś tam może do ekwipunków wpaść. Cyk. Fast modzik sobie damy. No i 83 zł. No niestety się nie udaje. I zrobimy sobie jeszcze jeden grubszy upgradzik. Na pewno nie na razy 10. Na razy 2 możemy sobie zrobić. Fast modzik. No i zobaczymy. Chyba nie. Chyba nie doleci. Kurde, szkoda. No i mamy znowu 1000 zł. Około. Więc otwórzmy sobie znowu tą skrzynkę tęcza, razy 5 i razy 4, zacznijmy od razy 4, bo wiem, że ona może oddać, naprawdę ma kozackie skiny do trafienia. My trafiliśmy w ogóle tą M-kę, jedną z droższych, a tutaj dostajemy DGL-ka, też drogi, i 427 zł, płacimy 398, więc znowu proficik. No i ostatnie 5, zobaczymy co tutaj poleci, mam nadzieję, że coś jeszcze z górnej półki. Okej, też powinien być profit. Fajna jest ta skrzynka, naprawdę. No 500 zł, czyli tutaj jesteśmy na zero. Bardzo fajna skrzynka. Naprawdę polecam, jeśli macie stówkę. Serdecznie zapraszam do otwarcia jej, bo tak jak widzicie, ona naprawdę potrafi oddać. I zróbmy sobie all-ina na razy 2. Gucik Gamma Doppler. 51%. 54%. Prawa strona. Proszę, żeby to weszło. Ja już widzę, jak to się kręci. Mamy to. Gucik Gamma Doppler za 1620 zł w ekwipunku. Fajny proficik. Ja Wam dziękuję za oglądanie. Przypominam o konkursie. Pierwszy link w opisie. Widzimy się w kolejnych odcinkach. No i na razie.